Urodziłem się w Krakowie, w jednym z najpiękniejszych miast polskich. Ale losy, dziwne losy rzuciły mnie tutaj w Bieszczady. Mama moja budowała nową hutę. Pracowała tam bardzo ciężko. Ojciec mój natomiast był zawodowym wojskowym. Wiadomo, w tamtych czasach nie spodobał się w armii. Musiał opuścić armię, może po złej stronie się opowiedział. Był to człowiek, którego ciągnęła przygoda. Były to wczesne lata 50., bardzo wczesne lata 50., kiedy wylądował tutaj w Bieszczadach. Ja pamiętam pierwsze wakacje, przyjechałem tutaj do niego. Mieszkaliśmy w takim baraku w Roztokach. Nie było prądu. Musieliśmy z bratem moim młodszym drylować do potoka, myć się w potoku. Kąpiele były latem w potoku. Zimą była to balia, gdzie się grzało wodę w dużym takim saganie, w garze. I kąpaliśmy się po prostu w bali. Natomiast latem była to duża uciecha w takim potoku. Miejscowi nauczyli nas łapać pstrągi na rękę. A była frajda. Pamiętam, jak już taki starszy pojechałem do Krakowa do rodziny, do babci i zaproszono mnie na pstrąga. Powiedziałem, pstrąga? Jem na śniadanie, obiad i kolację. Pod każdą postacią tego pstrąga jadłem, aż w ogóle do pewnego czasu miałem pstrągowstręt. W Bieszczadach mieszkam 50 lat. I wszystko na to wskazuje, że tutaj zostanę. Tu kiedyś pewnie koledzy moi z GoPru rozsypią moje prochy nad Bieszczadem. Może to mało romantyczne, ale póki co na razie mi się jeszcze nie spieszy na te niebieskie płomienie, choć wiem, że ci, którzy poszli tam przede mną, koledzy, szykują kufel niebiańskiego piwa, ale mnie póki co jeszcze tam nie spieszną. Kiedyś z otaczających gór nas tutaj dookoła schodzili zbieracze runa leśnego, wszelkiego runa leśnego. Zbieraliśmy wtedy jarzębinę, jagody, brusznice, grzyby, leszczyne orzechy laskowe, dziką różę, po prostu wszystko to, co dawał las. Sprzedawaliśmy tutaj właśnie w Dołżycy, tu był skup runa leśnego, tu się przynosiło. A następnie z ciężko zarobionymi pieniędzmi szło się do Żyda. I u Żyda w zasadzie większa część tego zostawała, bo jak się zebrała większa paczka ludzi, którzy sprzedali troszeczkę tego, co las dawał, no to co z tym mi było zrobić? Trochę się zostawiało na chlebek i waliło się 3 dni, czasem więcej, na ile pieniędzy starczało, a później szara rzeczywistość. Człowiek się budził, macał kieszeń, pusta. I szło się rano jakimś chlebkiem z margarynką i z cebulką. Cieniusieńko było i szło się z powrotem do tego lasu i obrot od nowa, polsko-ludowa. Byli tu ludzie różnej maści przyjeżdżali, czasem i wyjęci spod prawa, bo to nikt nikogo nie pytał, nikt nikomu dokumentów nie sprawdzał. Już jak przez mgłę przypominam sobie nazwiska, może imiona, pseudonimy, ksywy, jak to się mówi, tych ludzi, którzy kiedyś łazili po tych górach i zbierali to runo leśne. Bubu nieżyjący, który odszedł na niebieskie połoniny. Adaś Bokserek, który ucywilizował się, ożenił się i osiadł gdzieś na nizinach. Maniuś Lach, który gdzieś prowadzi jakąś restaurację. Rysiu Jóźwik, który też opuścił Bieszczady, wyjechał gdzieś. Kaziu z Majomączki, który tutaj w lesie pracował i był też zbieraczem. Romek Szumański, Kaziu Gackowski, nieżyjący już. Kiedyś pamiętam na Przełęczy, kiedy mnóstwo autokarów na parkingu stało, było to lato, obok był punkt skupu, taki podpunkt skupu,
gdzie mieszkali ci słynni jagodziarze, którzy wypuszczali się na kilometrowe trasy, ciężko później znosząc na plecach po 30, po 40 kilogramów tego, co się udało wydrzeć na turze. I kiedyś pamiętam, po takiej dłuższej imprezie, Bubu zasłabł i zmarł. No i po prostu jeszcze niesiono go do karetki, zabierano go wtedy, niesiono go do karetki przykrytego i chłopaki go odprowadzali, jak dziś pamiętam, Adaś Bokserek, nie pamiętam nazwiska. Na pytanie turystów, którzy zawsze byli ciekawi, no bo coś się działo, pytają się, co się stało. A Adaś użył mocnego argumentu słownego, mówiąc, tak, w Bieszczadach żmije kończą ludzi. 15 minut, parking był pusty, odjechały autokary, ludzie zniknęli, zrobiło się czysto, pusto. No oczywiście było, ludzie rozglądali się lękliwie, jakby te żmije gdzieś na drzewach wisiały, rzucały się na tych ludzi. Każdy tylko pod nogi patrzył, rozglądał się i do autokaru zniknęły autokary, odjechali ludzie. Ostatni z takich słynnych zbieraczy odszedł 3 lata temu. Świętej pamięci Władek Nadopta, majster bieda. Prawdziwy zbieracz, który wszystko, jagódki, grzybki, on jak przychodził w odwiedziny do kogoś, do ludzi, którzy tutaj mieszkali, często gęstek nas odwiedzał, to przynosił słoiczki rydzów zrobionych przez siebie, a to prawdziwki jakieś, a to powiedzmy jagódki zrobione na swój sposób i poszedł Władek prosto do nieba, bo widać panu, jagódek trzeba. Kiedyś pełne życia, teraz na zasłużonej emeryturze wygrzewają swoje stalowe kości przed zimą, która niebawem nadejdzie w ostatnich dniach pięknego słonecznego lata. Wywoziły tysiące kubików drewna stąd z bieszczadzkich lasów. Ja kiedyś zresztą też pracowałem przy wyrębie lasów. Jest to praca niesamowicie ciężka i niebezpieczna. Rąbałem ten las, sadziłem, zrywałem to drewno z tego lasu, wywoziłem to drewno z tych bieszczadzkich lasów, wypalałem węgiel i z wielkim sentymentem patrzę na te odpoczywające wagoniki. Ale cóż, taki jest żywot. Kiedyś wszystko się kończy. Tak i te wagoniki dokonały swojego żywota na bocznym torze. Chora świerkowa. Piękny zapach. Ach, te moje rzeźby. Kiedyś z naturalnej potrzeby, jak nie miałem kasy, postanowiłem, wybierałem się na imieniny
do przyjaciół i postanowiłem coś zrobić od siebie. A widziałem wcześniej rzeźby świętej pamięci Jędrusia, różnych twórców takich bieszczadzkich. Najbardziej fascynował mnie jednak Jędruś, bo to była taka historia, że to miało coś w sobie, coś, co człowieka, co wzrok przyciągało. I postanowiłem spróbować. No pierwsza była, jak wiadomo, jak wszystko, co pierwsze wychodzi. I nie byłem zadowolony za bardzo z tej pierwszej rzeźby, ale postanowiłem zrobić następną. Pierwszym był takim moim nauczycielem Zdzichu Pękalski. On mnie właśnie też nauczył patrzeć na kawałek drewna, co w nim widzieć, bo to drewno po prostu pod dłutem ożyło. Przeszedłem do pracy w CPN-ie. W CPN-ie nie miałem czasu na rzeźbienie, ale ponieważ los bywa przewrotny, skończyła się praca w CPN-ie, abdykowałem, jak ja to mówię pięknie, bo nazywali mnie szejkiem albo królem nafty. I w końcu musiałem abdykować. Przez jakiś czas byłem na rencie, później zabrali mi tą rentę. No i trzeba było w jakiś sposób zarabiać. Kiedyś zrobiłem rzeźbę taką w stylu Jędrusia Apoloniny, takiego Cyryla. I przyszedł turysta i zobaczył tą rzeźbę i pyta się, czy to jest do sprzedania. Ja mówię, tak, ale nie wiedziałem w zasadzie, ile za tą rzeźbę wziąć. I tak krzyknąłem ni stąd, ni zowąd, stówa. No i facet wyciągnął stówę i proszę pana, tak tanio, taka rzeźba. No jakoś mnie to podbudowało i zacząłem robić kolejne rzeczy. Zacząłem strugać jakieś kapliczki, jakieś diabły, które tutaj są, powiedzmy, dla tego regionu takie typowe. Dusiołki. Lubię strugać dusiołki, ponieważ pierwszym, który strugał dusiołki, był Jędruś Połonina. On w zasadzie wymyślił dusiołki na szczęście ludziom. No i w jakiś sposób pewnie, żeby poprawić swoją sytuację finansową. W związku z tym ja też postanowiłem strugać dusiołki. I okazuje się, że dusiołki nie tylko mnie, ale i ludziom niektórym przynoszą szczęście. Przynoszą szczęście, albowiem chętnie je ludzie kupują. Dusiołek jest mały, skromny. Różne są dusiołki, różni rzeźbiarze różne dusiołki strugają. Ja je po prostu ludziom sprzedaję z jakąś legendą. Czasem daję w prezencie znajomym i przyjaciołom. Okazuje się, że niektórzy wracają do mnie, mówią, dla kogoś tam jeszcze, a to dla dziewczyny, a to dla kumpla. Na urodziny, na imieniny takiego dusiołka. Jest to skromny, niezobowiązujący prezent. A przy odrobinie dobrej woli spełnia to, co człowiek chce. Dusiołki są od różnych rzeczy. Są od mocnej głowy do trunków, od powodzenia do bab, od powodzenia do chłopów, od dużej kasiory, od dobrych stopni w nauce. Są też antykoncepcyjne. Mniej więcej działanie takiego dusiołka antykoncepcyjnego polega na tym, że bierze się takiego dusiołka, kobieta bierze go między uda, ściska i wtedy do niczego nie dochodzi, prawda? Bo musi trzymać tego dusiołka, żeby nie wypadł. Ja wierzę w siłę działania dusiołków. Tak jak mówię, przy odrobinie dobrej woli spełniają swoją rolę i zadanie. Należy w takiego dusiołka, twórca, który robi takiego dusiołka, rzeźbiarz, który robi takiego dusiołka, chucha w takiego dusiołka, zawsze nieparzystą ilość razy. Jeżeli dusiołek nie spełnia położonej w nim nadziei, przychodzi taki klient za rok, oddaje dusiołka i kupuje następnego. A żeby nie być gołosłownym, że dusiołki przynoszą szczęście, zakładam zawsze, każdego ranka na szyję takiego dusiołka i chodzę z nim cały dzień i wtedy mam dzień bardzo dobry. Ubywa czasu, jak piwa w szklance. Ile nam jeszcze zostało?
wypijać szybciej, albo żyć wolniej, albo żyć ostro i śmiało. Odchodzą ludzie i czas upływa, czas żywot ludzki odmierza, odszedł Zubow, Zdzichu i Jędrek, wódka ból po nich uśmierza. Na cześć odeszłych diabeł zatańczy, na moim albo i twoim stole, zaskwierczy życie, zaśpiewa szafa, a ja powiem póki co, na razie mi się tam nie spieszy, dobry Panie Boże.